On powiedział jej brzydkie słowo i ona źle się z tym poczuła. Wycofanie. Jak ona się wycofuje, to on się wycofuje. I dzieci muszą zająć się sobą, to już jakby z automatu. O, ja się tobą zaopiekuję. Bo mama i tata w walce. Ale że znają porządki miłości, to ona mu odpowie, ale mniej przykro. Wyrówna, ale w mniejszym złu. Przeszedł do roli ofiary. Ale ona nie chciała być w roli ofiary. I w ramach porządku miłości wzrosła i oddała mu, ale mniej. I on poczuł się zwolniony z bycia ofiarą i znowu ruszył ku niej. A ona nie czuła ani się już katem, ani ofiarą i znowu się nim mogła zainteresować. I dzieciom się zrobiło lżej. Już też nie musiały być dorosłe i zajmować się sobą. Jak tu rozumieć przyjmowanie i obdarowywanie? Cios. Za cios. Ale troszkę mniej. Ale troszkę mniej. I mniej. I mniej. I wrócić do wymiany w miłości ku więcej. Kochany mój, kochana moja, obiad, kolacja, winko, czułość, obdarowywanie. Wzrastamy w miłości, gdy jest równowaga w braniu i dawaniu. Wzrastamy w dobrym, ale i w złym wyrównujemy, ale nie żeby pokonać drugą stronę, tylko żebyśmy oboje pozostali w mocy i bez długu. Zapraszam do sesji online. Można się umawiać do mnie na sesję poprzez Messenger lub poprzez stronę karolinagłogowska.pl.